Z Ewangelii według świętego Łukasza. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Bóg tak bardzo zatroszczył się o Maryję, że nawet dał jej na wiele miesięcy przed tym, gdy mogła poczuć niemowlę w swoim łonie, dowód na to, że czyni cuda. Swoją krewną Elżbietę odwiedziła natychmiast i zobaczyła, że to, co było niemożliwe, stało się. W ten sposób przekonała się, że dzieciątko, które w jej łonie było zlepkiem komórek, embrionem, czy jakąś, jakby niektórzy powiedzieli, bezkształtną masą, z pewnością jest gigantycznym, kosmicznym, boskim cudem. Do zobaczenia jutro.